Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Partnerem odcinka jest Orange Polska. Przy mikrofonach Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. I Michał Rosiak, Orange Polska. Zapewne jesteście zaskoczeni, bo trochę inny głos, głos was przywitał. Niespodzianka. Taka mała. Dzisiaj będzie zdecydowanie bardziej rozmowa niż wywiad jako taki. I myślę, że w tą stronę coraz częściej w podcaście iść będziemy. Michał nie jest dzisiaj gościem. Michał jest dzisiaj współgospodarzem. Tak go proszę też traktować, więc ma trochę inne prawa i mam nadzieję, że nie będzie mi trochę podskakiwał. Musimy sobie troszeczkę też pożatować dla rozluźnienia atmosfery, ale to Michał w sumie tak naprawdę zainspirował pewien temat, o którym wypadałoby porozmawiać, a tym tematem, Michale, jest. No, jest meta, jest wersja jest to, co wymyślił dla nas pan Zuckerberg, i coś, co. Mnie myślę, że też Artura, i myślę, że większość słuchaczy napawa mocno mieszanymi uczuciami. No, ja bym nawet powiedział, że widzę więcej zagrożeń niż szans, ale nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, że przyszedłem już z pewną tezą i od początku dość negatywnie się nastawiłem, ale myślę, że w ramach tego, o czym będziemy rozmawiać, chyba, chyba to się wyjaśni. Taką mam przynajmniej nadzieję. No, też jest fajne, że będziemy na to patrzeć z zupełnie różnych perspektyw. No, bo raz, że z perspektyw zwykłych potencjalnych użytkowników, ale też, no ja z punktu widzenia trochę gadżeciarza, trochę też bezpieczniaka, bo jednak pracując w tej branży, to w człowieku to, cyber, to cyberbezpieczeństwo siedzi. No, a ty, o właśnie, a ty z jakiej? No, głównie też bezpieczniaka, trochę teoretyka, trochę praktyka, ale i o jednej rzeczy niestety zapomniałem i muszę tutaj w piersi uderzyć i przypomnieć. Szanowni Państwo, Michał był naszym gościem w odcinku siódmym. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem, o kwestiach technicznych, o kwestiach telekomunikacji i jej bezpieczeństwa. Michał pracuje, jak już wspomnieliśmy, w Orange Polska, w cerc czyli w tym zespole reagowania na incydenty teleinformatyczne. I Michał na pewno posiada też kompetencje, aby w tym temacie porozmawiać. Raz z racji tego, co robi zawodowo, dwa przypomnę, że jest też psychologiem. Nasze nagranie miało miejsce już prawie miesiąc temu, teraz rozpoczynamy praktycznie trzecią dziesiątkę naszych odcinków. Myślę, że jest to właśnie ten czas, aby Michał ponownie, ponownie się pojawił i na tą chwilę plan jest taki, że będzie pojawiał się częściej właśnie jako współgospodarz. Panie Michale, jak to widzisz tą metaverse? Tak mi się jeszcze przypomniało, że swoją drogą, zobacz, to już było prawie dwa miesiące temu, bo pamiętam, że premiera naszego wspólnego odcinka miała miejsce dokładnie w dniu wybuchu wojny w Ukrainie 20, 24 lutego. 24, dokładnie tak, więc nie, nie cały miesiąc tak naprawdę jak, jak była premiera, a umawialiśmy dwa, się... A, Artur, Artur, wracamy, dwa luty, mam, a mamy kwiecień oh yeah. no, no i zobaczcie tak naprawdę w pewien sposób właśnie psychicznie <laughs> zaczynamy się niestety trochę do tej wojny nie, brzydko mówiąc ale przyzwyczajać tak zaczyna mam... to być dla nas pewnego rodzaju może nienormalność, normalność bo, bo trzeba by to bardziej jakby patologicznie u, ujmować, ale jednak ale jednak tak się dzieje Michał, ale idąc w stronę naszego głównego tematu, bo powiedziałeś o Zuckerbergu ale tak naprawdę tych koncepcji jest więcej, bo okazuje się, że to niekoniecznie będzie jedna meta, niekoniecznie jedno wersum Zuckerberga. On oczywiście chce tu jakiś prym wieść, bo przecież też zmienił nazwę, i nie przez, nie przez przypadek jego firma nazywa się teraz Meta, a już nie Facebook. Facebook jest tylko jednym jakby z produktów kupując różne portale społecznościowe, inne rozwiązania, bo niektóre niekoniecznie portalami możemy nazywać, niemniej w pewien sposób wskazuje, że te metaversum będzie dla niego bardzo ważne, tak? bo jednak spółka nazywa się Meta. Inni gracze oczywiście też będą chcieli tutaj swój tort ukroić, nie tylko jako małe części u Zuckerberga, ale także jako, jako sami. Bo tak naprawdę te całe metaversum to będzie sieć pewnych połączonych różnych światów. Nie zawsze one będą pewnie gdzieś ze sobą współdziałać, ale oczywiście tradycyjnie będzie to oparte no, na tych połączeniach społecznych. Jak w ogóle koncepcję tego widzisz? Bo tak naprawdę mówi się o tym bardzo, bardzo ogólnie. Mi się wydaje, że to będzie pewnego rodzaju świat równoległy, taki świat wirtualny, ale już naprawdę o przeskoku, Cywilizacyjnym, nie tylko technicznym, ale i cywilizacyjnym, jeśli chodzi o to, jak dzisiaj rozumiemy w ogóle cyberprzestrzeń. Co mnie to trochę przeraża, ale może do przerażenia potem dojdę. Dzisiaj, kiedy przyszedłem do biura, bo dzisiaj nagrywamy się ode mnie ode mnie z biura, spotkałem sporo ludzi. Dawno nie było u mnie w biurze tyle osób. Spotkałem m.in. mojego dyrektora, Przemka Dębę, Mówię. Przemek, jak ja się tu dobrze czuję. Ja wreszcie zaczynam tutaj widzieć ludzi. Przemek się uśmiechnął mówi dokładnie, Michał, mam to samo mam to samo odczucie. Spójrz, Artur, spójrzcie, państwo słuchacze, wracamy po tak naprawdę dwóch latach z groszami. Znowu do normalnego życia, do pracy hybrydowej, no ale jeździmy komunikacją miejską. Jeździmy. Bo relacji potrzebujemy. Potrzebujemy relacji, niemniej... Problemem jako takim nie będą same relacje, a ich jakość i sposób na ich nawiązywania i ich utrzymywania co jaka to jest relacja? No relacje mieliśmy cały, czas, znaczy jaka to będzie w meta. Teraz jest wspaniała, bo ja jestem w pracy, słyszę jak ludzie się śmieją w kuchni piją kawę, a Zuckerberg chce nas, znaczy Zuckerberg wszyscy, którzy myślą o metaversum, chcą nas wrócić do czasów pandemicznych, do czasów kiedy tak naprawdę siedzieliśmy w domu, siedzieliśmy przed Zoomem i nie wiem, umawialiśmy się na yy, jak to się nazywało? Tak, zgubiłem to nazwę, ale właśnie na takie picie alkoholu przed Zoomem, czy przed, prawda, tym sami, spotkanie ze, ze znajomymi, picie piwa czy wina, przecież to, to jest bez sensu siedząc w domu. Trochę nowoczesna forma alkoholizmu, co? Kiedyś się do lustra piło, a teraz do komputera. <głach> Dokładnie. Wiesz, ja myśląc na początku, kiedy usłyszałem o Metavers, o planach Zuckerberga i, i reszty, zobaczyłem oczami duszy natychmiast fragment filmu Wally, -E, kiedy Wally -E dostał się na statek kosmiczny, na którym byli ludzie. Tam jeździli na tych taśmociągach identyczni, podobni do siebie z Pasieni jak tuczniki, rysunkowi ludzie, którzy mieli przed sobą ekrany, nie pamiętam czy mieli też na oczach okulary, i oni, dla nich nie było istotne, gdzie oni byli. Oni byli w swoim wirtualnym świecie. Ja tak widzę, właśnie to metaversum na pierwszy rzut oka i, i to mnie przeraża. Oczywiście, znaczy, ja nie byłem jakimś przesadnym fanem powieści science fiction. Parę oczywiście klasyków na półce mam, ale nie sposób odmówić tak naprawdę wizji tym autorom, bo ja nie wiem, może oni, niektórzy, ci, którzy żyją, ci, którzy już nie żyją, mogą być trochę zdziwieni, jak faktycznie w tę stronę poszliśmy, bo oni pewnie swoje dzieła popełnili po to, żeby trochę nas przeszedł przez pewnymi rzeczami. Trochę, oczywiście, też dla pewnej rozrywki, to jest oczywiście pewne, ale jednak to w pewien sposób. No znowu te negatywne gdzieś odczucia się pojawiają, bo, bo widzimy to, co było negatywne, pokazywane i krowane, że naprawdę może mieć miejsce, bo te piękne wizje krowane przez tych współczesnych myślicieli, tak, nie ma już Jobsa, on też był jakimś wizjonerem. Przypuszczam, że też by chciał coś swojego wtedy w tym wszystkim ukroić. Ale oni przedstawiają to jako coś pięknego, coś innego, parę filmów na ten temat też widzieliśmy, a potem to się wszystko okazywało pewną obudą, iluzją, czymś niekoniecznie, niekoniecznie właśnie pozytywnym. I nie chcę, żeby każda moja wypowiedź, nie wiem jak to u ciebie, tak, ale żeby ona gdzieś oscylowała wokół właśnie tych po, po, negatywnych, niepozytywnych kwestii. No, ale wydaje mi się, że jeżeli w pewien sposób, tak jak sam powiedziałeś, chce nas się zagonić do tego świata wirtualnego, no, przyjdę z pracy, mam nadzieję, jeszcze takiej klasycznej, ale pewnie całkiem niedługo już niekoniecznie, o czym za chwilę też pewnie porozmawiamy. I ktoś w pewien sposób, tak jak kiedyś było Tamagotchi, to ktoś w podobny sposób mnie zmusi, żebym wyprowadził swojego wirtualnego psa. Dokładnie. No, no, to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Spójrz, to jest też trochę tak, że ten cyberświat i ta cyberaktywność łatwiej uruchamia nasz układ nagrody w mózgu, łatwiej uruchamia mechanizmy dające nam hormony szczęścia i to widać choćby po dzieciach, po młodzieży. Ja mam trzech synów, no. najmłodszy chodzi do żłobka, starsi do technikum i do, i do podstawówki. Ja, Widzę po nich, jak zmieniło ich przede wszystkim tego średniego, 13-latka, właśnie czas nauki zdalnej. Jak on bardzo popłynął po właśnie w ten świat online, jak ciężko mu z tego tak naprawdę nierzadko wyjść. I z jednej strony powiedzą nam twórcy metawersom, że przecież no w każdej chwili możecie wyjść. No możecie sobie skorzystać, potem wyjść i, i przejść do aktywności. Międzyludzkich, w środowisku offline, ale po co robić coś, co jest trudniejsze? Po co robić coś, co więcej od nas wymaga, co potrzebuje więcej niż tylko nałożenia okularów? I co więcej, wspominałeś o filmach, o twórczości. Przypomnijmy sobie pierwszy Matrix, kiedy Neo zobaczył, jak ten Matrix naprawdę wygląda od środka, od wewnątrz, to co było. Piękne okazało się być obrzydliwe. Kto będzie chciał wyjść z tego, co jest piękne, do, do tego, co jest obrzydliwe? No właśnie, żeby się nie okazało, że tym prawdziwym światem będzie ten nieprawdziwy, a ten prawdziwy stanie się tym, tym brzydkim, bo należałoby się tak naprawdę zastanowić, czemu tego metawersu chcemy. Czemu chcą nam go dać? Czemu my możemy nim być zainteresowani? No, człowiek z natury jest ciekawski. Człowiek z natury też szuka szczęścia, szuka. I cieszy się, jak znajdzie coś nowego, może to poznać, i daje mu to frajdę, tak? Tutaj tak naprawdę będzie to budowane całe od podstaw. Będzie się chciało przenieść każdą możliwą aktywność naszego życia. I może trochę uprzedzę to, o czym i ja, i pewnie ty też będziesz chciał powiedzieć, aczkolwiek muszę zaznaczyć, nie uzgadnialiśmy z Michałem, o czym będziemy rozmawiać, bo też się nie chcieliśmy gdzieś narzucić sobie pewnych klapek i się gdzieś ukierunkować, więc każdy miał. Pełną swobodę, czy i jak ewentualnie się do rozmowy przygotuje. Ale tam faktycznie możemy być piękni, młodzi, przystojni, mieć super pracę, super dom. Zobacz, tam będzie przeniesione tak naprawdę wszystko, zaraz się okaże, że tam będziesz się spotykał w sprawie pracy, pracy, którą być może też będziesz tam wykonywał. Tam może będziesz miał aktualną żonę, a może inną, tak tam może będziesz robił rzeczy, na które byś sobie w tym prawdziwym świecie nie pozwolił i za chwilę też wrócimy do takich kwestii związanych z tym no przecież być może tam będzie potrzebna policja. Będziemy przenosić tam dokładnie wszystko możliwe, co teoretycznie dzisiaj robimy w tym świetle w świecie prawdziwym, a czasem też przez nasze słabości, ułomności, a czasem i przez trochę pecha czy to co nam Góra, Bóg niech każdy sobie dobierze, być może zabrał, a tam będziemy, że tak się wyrażę, trochę może brzydko, ale jednak pełnosprawni. Bez pryszczy bez tych ułomności i będziemy dla kogoś mogli być atrakcyjni. Ale żeby nim być, będziemy i tak musieli wydawać pieniądze, bo będziemy musieli się ładnie mieszkać, ładnie ubrać, może nie pachnieć, ale znajdzie się coś innego co co jeszcze będzie próbowało nas naciągnąć na wydatki, więc będziemy poświęcać temu coraz więcej czasu, czasu, który będziemy kradli skąd? No z prawdziwego życia. Więc ja widzę podwójne zagrożenia tak naprawdę. Zagrożenia tego, jak będziemy funkcjonować w tym świecie innym, tak to nazwijmy, i w tym dzisiejszym prawdziwym. Widzisz, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie tak naprawdę, które zadałeś kilka chwil temu. Czemu tego chcemy? Ja bym je nieco, chyba nawet nieprzewrotnie, zmienił na czy tego chcemy, czy chcemy tego my, czy chcą tego firmy, które chcą stworzyć metawersum. Ja Ale że... wyobrażam sobie, że nie. Firmy na pewno będą chciały, bo widzą, widzą pieniążek, a młodym, młodym myślę, że tego nie wyperswadujesz. Dokładnie tak. I teraz zastanówmy się nad mechanizmami manipulacji. Zastanówmy się, czy tak naprawdę przy kwestii metaversum nie dajemy się złapać na chwilami wręcz toporne, prymitywne manipulacje, które nam pokazują, jakie będziemy mieli z tego zyski, a tak naprawdę to będzie, raz, że będzie to kolejne miejsce, w którym, w którym będziemy mogli wydawać pieniądze, tak jak właśnie spo, yy, wspomniałeś. A dwa, Michał, to... będziemy musieli, nie gdzie będziemy mogli, bo nie pójdziesz, załóżmy oczywiście, to, to tylko są nasze domysły, kiedy pojawisz się po raz pierwszy, może nie będziesz tam na golasa biegał, ale dostaniesz jakiś dresik albo piżamkę, dokładnie taką samą, jak każdy z innych uczestników, użytkowników tego świata. I żeby się zmienić, żeby się ubrać w ciuch najpewniej firmowy, bo przecież zobacz, wchodzi właściciel Lego, tak? wchodzi Sony, wchodzą producenci gier, którzy będą do, do, dostarczać pewne usługi ktoś będzie musiał cały ten świat finansowy też tworzyć, czego ja się obawiam, bo mam akurat znowu niestety, ale negatywne podejście, mam negatywne podejście do wszystkiego, co jest oparte o, o blockchain, czy o, o to, co jest tak naprawdę antysystemowe, tak, o kryptowaluty, NFT, którego, no wybacz Ja nie jestem względnie, zrozumieć tego Ja problemu. jestem względnie techniczny, ale ja nie umiem tego skumać, tak, a tam się cieszą, bo jakiś obraz dody Pameli Anderson i kogoś będą sprzedawać i ktoś się będzie miał cieszyć, że jest właściwie, właściwie, no jedynym właścicielem, no przepraszam Kupiłem póki... sobie małpę cyber za wagon kasy no Boże, nie rozumiem tego No ja mam lampkę na biurku i póki nikt mi jej nie ukradnie, ani mi się nie stłucze, to jest moja i nie potrzebuję się cieszyć, że coś, czego w sumie ani nie mogę gdzieś tam dotknąć, ani zabrać, wstawić w ramkę. No nie wiem, może mój mózg jest gdzieś za mały i tego nie pojmuję, ale, ale tak to niestety, niestety tak to widzę. Powiedz, że nie widzisz oczyma duszy człowieka, który, w, który wygląda pięknie, faceta, którego podrywają wszystkie dziewczyny w Metaversum, a, a w świecie rzeczywistym jest brudny, śmierdzący, spasiony, ponieważ nie rusza się z domu, żywi się piwem i dowożono mu pod drzwi pizzą. O, Ale ja to trochę... widzę ja to widzę, Michał, bo zobacz też, to takie często były obrazki, nie? jak mm, zwłaszcza były zagrożenia ze strony pedofilów wobec dzieci. O Kiedyś to a, były jakieś czaty, tak, i, i inne rozwiązania, gdzie ludzie też szukali kontaktu. Nie, nie, nie do końca może sobie radzili w tym świecie prawdziwym, a może sobie radzili, ale tu szukali czegoś nowego. I tutaj, tutaj może być całkowicie jak najbardziej podobnie. Tylko, nie wiem, może Ciebie tym nie ty wkurzę, ale część słuchaczy może tak, bo część społeczeństwa na pewno w swoim życiu jestem szczęśliwy. I nie, jeżeli bym chciał coś zmieniać, to będę to zmieniał w życiu prawdziwym, a nie wirtualnym grał pewną rolę, jakby nie patrzeć. No trochę prywatności swojej wyszarpnę, ale delikatnie. Mnie do szczęścia w życiu prywatnym co nieco brakuje, ale też chcę mieć to szczęście w życiu prywatnym, a nie tworzyć jakąś kurczę udę tego szczęścia. To nie o to chodzi. Tylko wiesz, mówiłeś między innymi też o goglach, tak? Że będziemy musieli zakładać gogle... Ja widzę już to trochę inaczej i, i wierzę w bardziej zaawansowane technologie, że to już będą okulary, za chwilę będzie soczewka. No przecież też Facebook, nie wiem czy nie, Google też nad tym pracował i, i, i pewne rozwiązania mniej czy bardziej testowo-roboczo gdzieś były wprowadzane. Więc tak naprawdę może się okazać, że w ogóle te światy zaczną się mocno łączyć. Idąc ulicą, będziesz w sumie w jednym, w jednym świecie i w drugim. Ale zagrożenia, jakby, które mogą się pojawić w funkcjonowaniu tego świata i trochę nas wykorzystywaniu, bo ja widzę nawet takie opcje o czym ma jeszcze wyobraźni, ale może się okazać, że nie będziemy wcale na to czekać dekadę, a to będzie kwestia 3-4 lat, bo, bo tak mi się wydaje, że tak będzie. To jednak będzie to forma trochę pewnego uzależniania ludzi od tego teraz, a dwa, Robienia znowu kolejnej formy pewnego niewolnictwa, niewolnictwa cyfrowego I, u, i, uzale, i właśnie uzależnienia. I to się będzie gdzieś łączyło, ale poza tymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem ludzi jako jednostek, jako bytów żywych, no jeszcze tak naprawdę należałoby się też chyba zastanowić nad kwestiami typowo technologicznymi. W naszej ostatniej rozmowie, między innymi, ale bardzo pokrótce, poruszyliśmy temat 5G, tak? opcji ewentualnie tam 6, 7 kierunków chińskich i tak dalej, ale 5G jest wstępem, wydaje się, do, do świata meta, tak? czy do meta świata, no jak go tam nazwiemy ostatecznie, zobaczymy, bo chodzi o przepustowość łączy. Już mamy problem tak naprawdę z zapewnianiem energii do uciągnięcia, że tak się kolokwialnie wyrażę, najróżniejszych urządzeń. Patrząc na sytuację, która teraz też, ma, też jest na świecie i która nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa, z tymi cenami energii może być też bardzo różnie. Za chwilę się okaże, że będziemy w jakiś sposób w tym świecie prawdziwym, a może i tym wirtualnym, który będzie dawał obudę też prawdziwości pewnej, być może będziemy chodzić i prąd kraść, aby móc wejść do tego świata, bo będzie to działało jak pewnego rodzaju narkotyk. I zdaje się, że w jakimś filmie nawet się to. Przewinęło. Ale tak pokrótce, żeby, żeby no trochę cię napuścić na ten temat, nie wiem, oczywiście, jak to widzisz, to jest kwestia przepustowości łączy, ogromu najróżniejszych nowych urządzeń, które do sieci będą musiały się podłączyć, tego prądu, ciepła wytwarzanego, mocy urządzeń tak naprawdę, no bo to, co dzisiaj robimy chwilę na naszych komputerach, i kiedy wentylatory zaczynają się załączać, wiemy, że wow, komputer jedzie na pełnej mocy. To za chwilę, tak naprawdę wszystko będzie, jeśli nie na pełnej mocy szło, to na poziomie dzisiejszej tej pełnej mocy. I tu widzę też problemy, bo się okaże, że będziemy bardzo dużo energii, no powiem wprost, marnować na coś, co formalnie jako takie nie istnieje i gdzie jesteśmy trochę urabiani. Ja do tej części jeszcze za chwilę wrócę, a tak zastanawiałem się, kiedy mówiłeś, czy naprawdę stoimy tylko przed kiepską perspektywą czegoś, co jest samym złem i kiedy wspomniałeś o okularach, pomyślałem, że metaversum jako takiego jest tym jak najbardziej wrogiem, ale czegoś w rodzaju rzecz, ale wyobrażam sobie coś w rodzaju rzeczywistości właśnie rozszerzonej i ta perspektywa mi się nawet w miarę podoba, nawet gdybym musiał za to za to płacić, że zakładam sobie okulary, czy wkładam sobie soczewkę, i tak trochę właśnie jak w filmie science fiction, idę sobie, nie wiem, na przykład koło kina, patrzę na kino i pokazuje mi się jak Terminatorowi w rogu, że w tym kinie grają teraz ten i ten film, ten, ceny biletów takie i takie miejsca jeszcze są. Ale czy jest to taka fantastyka dla ciebie jako gadżet życiarza? Bo dla Ale mnie nie. nie. Dla mnie nie. Masz w telefonie być może mapy Google już z rozszerzoną rzeczywistością, która. Pokazuje Ci obraz, który, na który kierujesz telefon, pokazuje Ci którędy iść. Przechodzisz koło jakiegoś sklepu, przecież już dostajesz komunikaty wykorzystujące różne kanały i wyłączności. Digitala. Tak, dokładnie, i już coś tam próbują Ci podesłać, więc. I właśnie Ale takie, to rozszerzenie tej wstęp, takie rozszerzenie tej, tej rzeczywistości jak najbardziej akceptuję, bo ono nie zatrzyma nas w domach, nie zatrzyma nas przed ekranami, nie spowoduje, że będziemy, wrócę znowu do tego brzydkiego obrazka, tak jak ten Wojtek, mam 16 lat, co był na, ten, co był na zdjęciu tej fantastycznej kampanii ówczesnej Fundacji Dziesięć Niczyje. Wojtek Pedofil w koszulce żonobice siedzącym przed komputerem. Jeśli mam, chodzić i mam, i mam i tę te technologię pomagać, to super. Przerwę, przerwę, bo żeby nie było za smutno. U nas na Śląsku to znowu taki mem chodził z takim psiakiem przed komputerem siedzącym i był dopisek. Żody nie wierzy, nie jest człowiekiem. <laughs> tak, a ja widziałem też kiedyś takiego mema, jak sobie pracują w domu, aż znaczy w Domów, w zakładzie pracy człowiek i robot. I właśnie robot mówi do człowieka: weź mi tutaj, wciśnie, nie jestem robotem. No ale widzisz, czy tak naprawdę nie powinniśmy się zastanawiać, bo dzisiaj dużo tak naprawdę mniej lub bardziej świadomie mówimy o pewnego rodzaju też prognozowaniu. O tym, jak to wszystko może wyglądać. Tu wiadomo, jest tyle niewiadomych, że ktoś nam może powiedzieć: a faceci wzięli się za jakieś wróżenie z fusów. o zakład, że jak wrócimy i otworzymy sobie tą rozmowę za parę lat to się okaże, kurczę, ale mieliśmy trafne I, i nie chcę, żeby jakaś nieskromność tutaj przeze mnie czy przez nas obubiła, no ale, ale no tak nie mi się wybucham. wydaje, bo za chwilę zobaczysz to my będziemy chcieli nie wiem, siądzie ci palec, coś ci się stanie pójdziesz do szpitala nie po to, żeby ci palec przyszli od kogoś, czy po wypadku żeby ci przyszli twój, tylko powiesz już, ja chcę ten elektroniczny bo ten elektroniczny coś ci tam da za chwilę dojdziemy do tego, że przy rozwoju sztucznej inteligencji, tej prawdziwej, o której też wspominaliśmy w tym poprzednim odcinku, tam byty, które nie jesteśmy w stanie tego zahamować, i te byty powstaną byty, mniej lub bardziej autonomiczne, ale jednak byty. I one też w pewien sposób być może pewne cechy czy cząstki ludzkie będą przejmować, i ktoś może powiedzieć nie, bo nikt się na to nie zgodzi. Państwa i rządy się na to nie zgodzą, no to ja przypomnę taką owieczkę Doli, tak? Pamiętasz pewnie Jasne. eksperymenty, klonowanie i tak dalej, ona potem gdzieś tam umarła, jakieś problemy były. No i wszyscy stwierdzili: Nie, nie, zakazujemy klonowania. No, czołg mi jedzie i to niekoniecznie po ukraińskiej ziemi, tylko tutaj pod okiem, i jeżeli nie, tych eksperymentów dalej nie prowadzono łącznie z komórkami ludzkimi, tak? No Więc... zobacz, Skynet za 3, 2, 1, no nie. Ale wiesz co ja wrócę do, te, do, do tematu, bo mówiłeś o 5G, o prądzie, o energii, o cenach. 5G zdecydowanie jak dla mnie jest absolutnie warunkiem, żeby funkcjonowała meta w takiej formie, w jakiej ją, w jakiej ją widzą ci, którzy chcą ją stworzyć. Trochę niestety ja też. 5G i IPv6. No, IPv6 już coraz coraz częściej używane dzięki pojemności standardu, a IPv6 będziemy w stanie podłączyć. Każde urządzenie. Na to domeny musiały nawet na to przejść, ponieważ już się kończyła pula adresów, tak? Dokładnie, dokładnie, tak. Bardzo wiele, yy, coraz częściej adresy były chowane za innymi adresami, tak jest, żeby dało się za natem, żeby dało się w ogóle korzystać z internetu i łączyć z urządzeniami. A co do 5G to no to jest na pewno kwestia czasu, żeby to było, żeby to było prawdziwe 5G, żeby to nie było 5G wymuszone akcjami marketingowymi, że ono ma ładnie wyglądać, że Mamy 5G, no bo przecież wiemy wszyscy, że to 5G, które mamy teraz w Polsce, to jest takie, powiedziałbym, 4,5G, tak jest, 4,5G, że jeszcze jest potrzebne rozstrzygnięcie przetargu na częstotliwości na to prawdziwe 5G. Ja miałem okazję testować, kiedy Orange Polska testowało 5G na kilku stacjach w Warszawie i tam faktycznie na połączeniu mo mobilnym usiągnąłem prawie gigabit na sekundę no i to robiło mega wrażenie, to było prawie tak szybkie jak mój światłowód w domu, więc i to też, to tak jak mi czasami ludzie mówią, o już, Rosiu, przecież ty masz ten gigabit w domu, po co ci taka prędkość? Mówię, nie, ona mi nie jest potrzebna, ale Jeden komputer zdalny w domu, drugi komputer zdalny w domu, dziecko na zdalnej na nauce w domu. Jeszcze parę innych rzeczy podłączonych do sieci to nie Bardziej jest kwestia... przepustowość niż prędkość, tak? Dokładnie, to nie jest kwestia prędkości ściągania filmu z torenta. No nie oszukujmy się. To jest kwestia ja... jakości usługi. To jest kwestia tego, żeby każdy, kto w domu korzysta, miał. miał ten internet bez opóźnień i dlatego. 5G jest uważam warunkiem absolutnym dla działania meta, no bo LT tego nie uciągnie. Ale doskonale sobie zdajemy sprawę, że jest to całkowicie możliwe. tak? Są już gry dość złożone, strategie. W czasie rzeczywistym się gra, jeździ się czołgami, gra się w piłkę. Jednak te paczki, ten transfer idzie naprawdę dość spory i ludzie już się przyzwyczaili nawet do sprawnego tego działania. Jak im się tam zatnie dosłownie na sekundę, a jeszcze nie daj Boże, stracą jakieś punkty czy wirtualne życie, no to dostają wścieklizny. Ale z drugiej strony zobacz, większość tej aktywności dzieje się na serwerze w chmurze. Ty masz tak naprawdę klienta, który wysyła tak, informacje tak. o tym, co się na nim dzieje. Ale widzisz, no to i tak w pewien sposób wydaje mi się, że potwierdzasz to, co też przed chwilą powiedziałem, że tych urządzeń będzie musiało być dużo więcej i gęściej. No struktura internetu też jest taka, a nie inna. Co oczywiście ma przede wszystkim bardzo wiele zalet, więc być może też tych serwerów pośredniczących, masę urządzeń pośredniczących, będzie musiało być w najnormalniej w świecie więcej. To, co dzisiaj mamy za BTS, za stację, do której przyłączają się nasze, jeszcze nazywamy to telefony, ale tak naprawdę to są urządzenia multimedialne, właściwie komputery takie przenośne, malutkie. To tak naprawdę z każdym urządzeniem, w którym będziesz szedł, będziesz się między tymi stacjami najpewniej przełączał z dostępem do najróżniejszych usług, żeby właśnie tego poślizgu czasowego nie było. I meta wydaje się, że bez tego też nie pojedzie, i nieważne czy to właśnie będzie Zuckerberg, czy, czy ktoś inny o innym nazwisku, bo przypuszczam, że co najmniej duopol będzie, tak jeśli nawet nie więcej, zwłaszcza kiedy. Chińczycy najpewniej też będą chcieli z tego tortu jak najwięcej ukroić i nie czarujmy się, jestem tego więcej niż pewien, bo jednak oni, powiedziałbym nawet, że swój internet próbują robić, tak? Dokładnie, znaczy ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, wiesz, właśnie jak wspomniałeś o serwerach mówiliśmy o chmurach, o tym wszystkim, co będzie przetwarzało dane mety, no to się zastanówmy, co będzie, jeśli ktoś o Złej woli będzie chciał to działanie przerwać. Dość regularnie zdarzają się, się sytuacje z brakiem dostępu do Facebooka, do Twittera. Ludzie wtedy szaleją, a przecież nie zapomnijmy, że jesteśmy teraz w trakcie trwania dość, dość sporego konfliktu zbrojnego i podpisujące się jako rosyjskie grupy hakerskie gr starają się zrzucać z internetu. Ostatnio były ataki na lotniska w Polsce, były a ataki cyber na lotniska, w sensie, że witryny i systemy. W Czechach no myślę, że sytuacje, że kiedy wczoraj dwa przynajmniej samoloty lądowały na, lo na lotnisku o okęcie z podejrzeniem bomby, to też nie było przypadkiem. Ktoś może chcieć zrobić w tej mecie dużą krzywdę, no i co będzie, co będzie wtedy? wystaje ja jeszcze inną rzecz sobie tak naprawdę wynotowałem. Trochę w sumie ucieszyłem się, jak zacząłeś o tym mówić, ale zauważyłem, że poszedłeś w inną stronę i dobrze, bo to też znaczy, że właśnie kiedy się nie konsultujemy przed rozmową, że tych wniosków możemy gdzieś wyciągnąć więcej. Ja się obawiam, że masa negatywnych zachowań przeniesie się do tego świata i tak jak wspomniałem wcześniej, jakaś policja pewnie będzie musiała tam funkcjonować, a pójdę dalej, może trochę prowokacyjnie. Ale być może nawet jakieś wojska. Bo za chwilę się okaże, że tam naprawdę trzeba będzie zaprowadzić jakiś porządek, jeżeli pewne grupy będą się zmawiać na to, aby czerpać korzyści, również takie typowo nielegalne w tym świecie, i dojdzie wcześniej czy później do pewnych konfliktów mniejszych czy większych. Dwa, jeszcze jedna rzecz mi teraz zaświtała, tak na szybko. No, pytanie, jak będzie z respektowaniem prawa w tamtym świecie, skoro pan Mark stwierdzi, ale to jest mój świat, a wasze przepisy to się tyczą funkcjonowania na waszym terytorium. A ja serwery to w ogóle postawiłem na Marsie, więc nie na terytorium Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec czy jeszcze gdzieś indziej, tylko tam wasza jurysdykcja nikogo nie obejmuje. A w ogóle to jest wszystko w powietrzu, tak naprawdę żadne urządzenie nie stoi, więc nie macie nic do gadania. Ja teraz jestem rządem i jestem tym rządem światowym. Mówi ci to coś? Wiesz, co o tym nie pomyślałem, ale to, to przeraża dokładnie, bo pomyślałem sobie o paru filmach dokumentalnych, które widziałem o Zuckerbergu, że faktycznie przed amerykańskim kongresem musiał się kłaniać i grzecznie kiwać głową, że nie wspomnę o rektorze Harvarda. Nie no, tam był bardziej pyskaty, ale tutaj faktycznie to może być tak trochę, że ja wam dałem pierwszą dawkę za darmo, a teraz już jesteście moi, nie? I generalnie, tak jak właśnie mówiłeś, mam. Mam totalnie gdzieś, co to się będzie. Znaczy, co mi zrobicie, bo nic mi nie zrobicie. I teraz może zapanować totalna anarchia będzie po mojemu. Ja będę królem świata, że tak może przesadzę może trochę z analogią, ale taki trochę Putin, nie? Ale ja bym się nie skupiał tylko na nim, bo owszem, na jednym uczelnianym szkoleniu medialnym analizowaliśmy sobie jego właśnie wystąpienie przed kongresem, tak? Zdaje się, kiedy się musiał tłumaczyć. I wtedy moje zaufanie do niego to już w ogóle poleciało na web na szyję, delikatnie mówiąc. Ale będą inni, i każdy będzie patrzył przez pryzmat niestety symbolu dolara. Nikt tego nie robi charytatywnie, i cel jest tylko jeden: komercyjny. Nie czarujmy się. I wystarczy popatrzeć na algorytmy przecież największych graczy, jeśli chodzi o cały ten świat społecznościowy, tak to nazwę, bo już nie chcę tego portalami nawet nazywać. No przecież udowodniono, że podsuwano ludziom i to najpierw w ramach eksperymentów, a potem w pewien sposób masowy, podsuwano negatywne komunikaty. No dlaczego? No bo kiedy dostajemy te negatywne komunikaty, bo nie znajduje innego słowa, no to reagujemy częściej, tak? Na dobre informacje reagujemy rzadziej, ewentualnie damy jakiegoś tam lajka, serduszko czy jakikolwiek inny symbol. Gdzie chociaż też już kiedyś, teraz mi się przypomniało, od kogoś usłyszałem, że te motoikonki też zmienią naszą psychikę. Większość ludzi na takie opinie reagowała śmiechem, a dzisiaj się okazuje, że coś w tej wtedy być może szalonej myśli, ale jednak było. Więc na każdego, tak naprawdę, z pewną rezerwą, kto będzie chciał tym wszystkim rządzić i narzucać pewne zasady, niestety z tą rezerwą trzeba będzie patrzeć, zwłaszcza, że to wszystko będzie. Nowe i ja nie chcę wyjść na tego, który tylko narzeka wiecznie szuka tej dziury w całym. No, no coś tak mam w tej swojej naturze niestety takiego, ale no, nikt tutaj charytatywnie z tym wszystkim na pewno nie wychodzi do nas. Dokładnie. Wiesz, młodzież może nas słuchać mówić, o Boże, pierniczą bumersi, ale. Tak. tak na dobrą sprawę, wiesz, co, ja bym najchętniej te wszystkie media społecznościowe Zaorał pozbył się tego. Właśnie słusznie wspomniałeś o, algo, o algorytmach. Może słuchacze, bo Ty pewnie nie, powiedzą, że przesadzam, ale ja naprawdę uważam, że sporą winę za wiele zła, które nas teraz otacza, ponoszą właśnie te algorytmy, bo stoi za nimi to, co tak naprawdę stoi za metą i stoi za wieloma tego typu aktywnościami w sieci. Stoją za nimi. Pieniądze. Opłaca się algorytmom nas antagonizować, bo wtedy jesteśmy dłużej w sieci na danej Nie inaczej. Mecie nie inaczej. też będzie się opłacało powodować coś, żebyśmy dalej byli dawać nam coraz atrakcyjniejsze treści, no ale wtedy znowu zostajemy tymi grubymi, śmierdzącymi z pizzą w domu. A ja nie chcę takiego życia. Ale nie tam będziesz piękny, ładny, gładki, tak jak wspomniałem, bez pryszczy, może i bez okularów, tak? W dobrym garniturze. Może marki na B, a może ona w tym świecie inaczej się będzie nazywała? I właśnie będziesz chodził, się trochę lansował, spotykał się w różnych klubach innym razem. Wiesz, co inaczej? Koncepcja, którą gdzieś też przeczytałem, w jaki sposób mi się spodobała. Mogę sobie usiąść na Anfield Road, tak, czy na jakimkolwiek innym stadionie, przeżyć. Teoretycznie mecz na żywo, no tylko też co to do końca za mecz na żywo w ten sposób. Mogę ja nawet. wydać pieniądze i pojechać sobie na Allegiant Stadium do mojego Vegas, żeby kurczę zobaczyć raz w życiu Rejtersów na żywo. Tak, przy czym wiesz, jednego dnia możesz pozwiedzać naprawdę kawał świata i parę fajnych przygód gdzieś zaliczyć. Tylko to dalej. Iluzja. Wiesz, no, no właśnie, szukam dobrego słowa. Bardzo Ci dziękuję. Jest to chyba najlepsze słowo, które mimo wszystko to, to obrazuje, a jako psycholog myślę, że, że głębiej gdzieś to potrafisz zanalizować. No tak, ale to temat na, to temat na dłuższą rozmowę. Yy, ja... No dobra, mogę się lansować, mogę sobie chodzić do pięknych klubów, no ale co, ja wolę pójść do zwykłego multitapu i napić się zwykłego piwa, którego smak będę czuł. Pewnie za te 10-15 lat będę też w stanie za pomocą implantu w mózgu poczuć też smak czegoś, co, czegoś, co wypiję w mecie, ale no, powtórzę po raz kolejny, czy ja chcę tak żyć. No, no nie. No Michał, to tak a propos najróżniejszych spotkań, bo. Ciężko w sumie zaplanować też taką rozmowę, kiedy rzucamy różnymi koncepcjami. Niektóre trochę się pokrywają, trochę mniej, trochę bardziej różnie widzimy pewne rzeczy, ale owszem, teoretycznie i tu chyba będzie to słowo klucz bardzo często powtarzane, możemy się z kimś spotykać, spędzać wspólnie czas, prowadzić pewien biznes, prowadzić być może pewien flirt, a może i coś więcej, obejrzeć razem jakiś film, rzekomo. Czy teoretycznie z jej wspólną kolację wrócę znowu do tego wyprowadzenia psa, czy właściwie e-psa, albo nie wiem jak go nazwać, Met, meta-psa meta chyba. Nie? Tylko, żeby właśnie to, co powiedziałeś, jeszcze póki to wszystko będzie też powodowało, że będziemy wychodzić z fizycznego domu i łączyć te światy, to jeszcze, jeszcze może będzie, będzie ok, ale będziemy zmuszani do tego, żeby iść znowu do, drogie, do drogiego lokalu. Domy będziemy musieli mieć odpowiednie, no bo pewnie dostaniesz, tak jak powiedziałem, szary dress i jakiś tam swój metr, wirtualny metr kwadratowy, tak, metametr. Jakieś pieniądze będą musiały być, wspominałem, najpewniej będzie się to opierało, jeśli nie na kryptowalutach, to na jakiejś własnej walucie pana Marka czy innego jeszcze Miglansa. Będzie na pewno odbywał się pewien handel, przecież tak, handel. Będą towary, będą usługi, będziesz musiał się to, co mówiłem, ubrać. Będziesz pewne rzeczy załatwiał, ale tego, co się też obawiam, pewne rzeczy będą się tam przenosić na stałe, a w zwykłym życiu będą wygaszane. I póki jeszcze jako społeczeństwo możemy w pewnych kwestiach zaprotestować, nasi przedstawiciele na poziomie samorządu, rządu też powiedzą: Nie, urząd zostaje, tak? tutaj te sprawy muszą być załatwiane. Ale to jednak ci najwięksi, jeżeli pójdą w tą stronę i będą widzieć dobre zyski na tym, to na przykład w pewnym momencie pewne rzeczy mogą, usługi pewne, to co dla nas było wcześniej ważne, po prostu zamknąć i nam powiedzą, a teraz to jest tylko tam. Artur, urząd zostaje? No proszę Cię, zamawiałem jakiś czas temu mój akt mój akt urodzenia odpis pełny wszystko zrobiłem online i przyszedł do mnie egzemplarz aktów w pdf ie drugi przyszedł do mnie pocztą nie musiałem ruszać nawet tyłka przez komputera Michał ale to jest ten zwykły wirtualny świat Ale to jest zwykły wirtualny świat i ten świat mi jak najbardziej odpowiada tego nie neguję może zostałem źle zrozumiany i w sumie dobrze że to powiedziałeś bo być może ktoś ze słuchaczy też by tego odebrał więc w pewien sposób muszę, muszę sprostować ten świat tak. ten już zdecydowanie szerszy, większy, by nie powiedzieć taki kompleksowy, przynajmniej w niemaniu tych, którzy chcą to tworzyć. No skoro firmy już w miliardach przekazują środki na rozwój mety, gdzie do opinii publicznej dociera nawet nie procencik, tak, bo się bardzo ogólnie na ten temat mówi. I bardzo mało jest analiz na ten temat, jakby to miało wyglądać. Znajdziesz oczywiście na różnych portalach parę jakichś opracowań. Znajdziesz może parę, no dosłownie parę, bo tego nie ma jakoś jeszcze na potęgę, opracowań ośrodków, które zajmują się też pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że futurologią, ale właśnie prognozowaniem, modelowaniem, przewidywaniem pewnych rzeczy, które w przyszłości mogą mieć miejsce. I automatycznie analizą tego, jakie mogą być szanse, jakie mogą być zagrożenia. No bo jeżeli nie będziemy tego robić, to nigdy nie będziemy na nie przygotowani. No to jest tak jak trochę z zarządzaniem kryzysowym, tak dokładnie. I kiedy mówię, szanse mogą być dla osób, na przykład niepełnosprawnych, osób z pewnymi, no, brzydko mówiąc, brakami, tak, gdzie, gdzie w tym świecie będą mogły poczuć się, że tak powiem, pełniej, no to jednak cały czas się obawiam, tych wszystkich przeniesienia obecnych negatywnych zachowań, które, których doświadczamy w tym świecie obecnym, wirtualnym, do tamtego świata, tylko tam będzie to już zdecydowanie, zdecydowanie szersze. I tak jak powiedziałem, będziesz musiał budować swój status społeczny, swoją pozycję całkowicie od nowa, wydawać na no to wszystko pieniądze, nawet jeśli będziesz je wymieniał, no to jednak te prawdziwe. No obawiam się, że powstaną enklawy dla elit. Jakieś takie parażądy, tak? Ograniczenia dostępu do niektórych miejsc, bo się okaże, że też nie wszędzie będziesz mógł wejść, żeby coś zobaczyć. I ktoś powie, czy dziś w dzisiejszym świecie nie jest inaczej? Trochę tak, ale no budowanie równoległego świata do tego świata, który, podobnie właśnie, jak chociażby kryptowaluty, trochę są antysystemowe i trochę negują, a może to ma być ten koniec świata, o którym się tak mówi, co? W sumie, w sumie to nie byłoby takie to nie byłoby takie głupie, koniec świata. Zobacz, że wszyscy ci ludzie od Majów i ci wszyscy inni tak naprawdę chodziło im o coś innego. Że to będzie koniec świata jaki. jaki no bo mało, my sobie że... koniec świata interpretujemy dość jednoznacznie, tak? Wybuch jakiejś atomówki, nie wiem, przyletą kosmici, uderzy Asteroida, y Ziemia przestanie istnieć. Schowamy się pod ziemię, ziemia będzie zniszczona przez no. ten Putina i jego ścierwa, a my będziemy schowani, będziemy jeść roślinki i żyć sobie w metaversie, który będzie cudny. Trochę jak ten Matrix znowu. Nie, z tym Putinem to nie, nie Nie chciałbym zapeszyć, myślę, że absolutnie. <laughs> Dobrze. Znaczy wiesz co, ja tak myślałem jeszcze, bo mówiłeś właśnie i słusznie zauważyłeś, że, po, że tak po części zwirtualizowany ten świat to tak, całkowicie nie, mnie się przypomin... nie się skojarzyły takie dwie kwestie, do czego taka pół meta może się przydać. Pamiętam, jakiś czas temu testowałem jeszcze, no jak okaże prawda, testowałem Google Oculus, które zresztą też z tego co wiem są w jakiś sposób testowane z facebookową metą. To wtedy było fajne, mieszkałem wtedy w mieszkaniu tam 70-metrowym z dziećmi, dzieci akurat się zajmowały sobą. Ja sobie wziąłem, pamiętam, odcinek wtedy House of Cards. Miałem na tego Oculusa i na telefon bodaj Samsunga, w którym z niego korzystałem, miałem aplikację Netflixa okulusową. I to było fajne. Na chwilę się oderwać, założyłem te okulary i widziałem, jakbym siedział w wielkim mieszkaniu gdzieś w górach. Piękny widok na góry, jak sobie spojrzałem w lewo, a przed sobą miałem wielki stucalowy ekran na, na ścianie, na którym sobie oglądałem film. Potem trochę cierpiałem, jak mi się kolejne dwa odcinki sko yy, skończyły, zdjąłem te okulary, zobaczyłem, że jednak jestem cholera na bomogę na blokowisku. Takie rzeczy mogą się też przydać ludziom. Też mi się skojarzyło. Czytałem kiedyś o wibratorze. No. Seks też elementem życia jest jak najbardziej. Ale Michał, od czego wszystkiego tak naprawdę zaczęło się? Od branży Porno, tak? Te Dokładnie. wszystkie okulary, cała rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość. Wyszła od tej branży. Trochę chyba nie wypaliło, nie udał się też transfer, nie udał się też transfer na większość, że tak powiem. Płaszczyzn, w których na co dzień funkcjonujemy, i chyba zaczęto szukać. No, bo zamysł jako taki jest oczywiście z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością dobry, więc szuka się chyba tego, gdzie można to, to wykorzystać. Tylko właśnie. No, z seksu nie przyniesiemy do no Nie oszukujmy są, są rzeczy, które. Myślę, myślę, że w pewien sposób przeniesiemy. Nie przerażaj mnie, proszę cię. No, ale, myśli, ale myślisz, że skończy się tylko na ubieraniu, bo ja już nie nastawiam się na hełmy. Myślę, że to będą okulary, że będą soczewki. Pewnie nie tylko takie rzeczy ludzie będą ubierali, tak? Czy wiesz co, no ja jestem w stanie zrozumieć, tak jak właśnie spo, wspomniałem o wibratorze dla partakim działającym właśnie zdalnie, nie wiem. Mąż, nie wiem, w, dele, w delegacji czy na misję, czy żona na misję, no nie oszukujmy się, kobiety, żołnierki też są. Żona zakłada w odpowiednie miejsce, mąż jest z drugiej strony przed telefonem. No i no, jeśli nie da się być koło siebie, to można dawać sobie przyjemność w ten sposób. I to jest użycie technologii, jakie jak najbardziej rozumiem, ale no, zająć się seksem tylko i wyłącznie online, no to co, 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 Kolejne pytanie, po co żyjesz? No? Nie chciałbym, żebyśmy też upraszczali, tak? Bo technologicznie. Nie, jasne, Pośleń jasne, nie ale, ale tak jak powiedziałem, no był to gdzieś tam punkt wyjścia tej technologii, mhm. ale gdzieś tam te koło myślę, że tak się nie zatoczy. Pójdzie chyba jednak zdecydowanie. Zdecydowanie szerzej. No dobra, ale żeby nie było tego jęczenia i marudzenia pozytywy tak naprawdę jakieś udało ci się gdzieś tam nie chcę powiedzieć, że wymyśleć, ale zauważyć. Wiesz, co myślę o zwirtualizowaniu pewnych elementów tego, do czego używamy teraz smartfonów? No mnie by było na przykład fajnie, jak sobie robię zakupy w aplikacji online. Czułbym się ciekawiej, gdybym zamiast klikać na, na, na ekranie, mógł wejść do wirtualnego sklepu i wybrać sobie rzeczy. Może faktycznie kupić sobie bilet, nie wiem, nie za 1000 dolarów, tylko za 50 dolarów, 100, 100 dolarów tak metadolarów i, i obejrzeć sobie tych moich Raidersów z y, faktyczny mecz y, wirtualnie z trybuny sta, stadionu Vegas. Tego typu rzeczy jak najbardziej. Czy choćby właśnie... A Ja to widzę szerzej ten mecz, powiem Ci szczerze, bo widzę też kamerę skierowaną na Ciebie i że jeszcze 10 milionów ludzi też jest w stanie Ciebie zauważyć na trybunie. Dokładnie, dokładnie. To byłoby fajne. To są fajne rzeczy, które w jakiś sposób wzbogacałyby nasze odczucie Świata, ale jeśli to odczucie miałoby zamienić ten świat, który mamy teraz, to też ja mia miało być pozytywnie, tak, właśnie wzbogacić. Na przykład, nie wiem, y chciałbym pojechać sobie zobaczyć dolinę śmierci, której, której nigdy w życiu nie zobaczę, powiedzmy, bo nie będę miał okazji, to też w ten sposób wirtualnie ją sobie zobaczyć. Jestem w stanie zrozumieć, że, od że odczucia mogą być niemalże takie jak y jak w rzeczywistości, jeśli jeszcze te technologie. Mark na pewno włączy ci wtedy w tym czasie piec w kuchni, żeby się bardziej gorąco. Dokładnie, jeśli jeszcze te technologie się rozkręcą, jeśli będę w stanie poczuć zapach. No kurczę, byłem jakiś czas temu kilka razy na filmach w Kinie 4D, byłem wtedy, mhm. pamiętam, znaczy nie takim, co tam jest 20D, tylko takim 4D faktycznym. To jedna z sieci kinowych coś takiego ma w jednym z centrów handlowych w Warszawie. Byłem na filmie, może zapomniałem tytuł, to był generalnie taki film Drogi Wojenny o Czołgu, e, Furia, o. I to było faktycznie niezłe. Takie uczucia by do mnie przemawiały, kiedy ten czołg jechał po nierównościach. To fotel się szczął tak, że mam z niego nie spadłem. Jak do niego strze, strzelali, to dysze w krzesłach, wy, wydmuchiwałem mi powietrze pod ciśnieniem, czułem nawet smród spalonego oleju. Także jestem w stanie zrozumieć, że coś takiego w metaverse też da się zrobić. I tak chciałbym parę rzeczy na świecie w ten sposób zwiedzić. Nie ukrywam. To byłoby fajne. Michał, to co zakończymy dzisiaj tym pozytywnym akcentem, bo nie chciałbym, żebyśmy do przesady przeciągnęli, bo jesteśmy nastawieni, jak jesteśmy nastawieni, a, a myślę, że do tego tematu i tak będziemy jeszcze parę razy wracali. Przypuszczam, że te węższe takie wątki będziemy pewnie jeszcze pogłębiać, abyśmy o tym mogli porozmawiać. Tak tak, ja, ja się wspomnę. nawet uśmiechnąłem. Ja się nawet uśmiechnąłem. Jestem w stanie postawić tutaj kropkę i nie wracać do tego, co już mówiłem, bo jakoś nastroje łamie, ta się optymistycznie. I tym sposobem żegnałem się z Państwem. Michał Rosiak, Orange Polska. I Artur Dubiel, Wyższa Bankowa. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Do usłyszenia. Do następnego. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.